Siemano tramwajo, witam Was w nowym filmiku i oczywiście jak widać po tytule będzie to haul zakupowy z Niemiec. Wczoraj, w zasadzie dzisiaj w nocy wróciłam, wypoczęłam, wstałam, ogarnęłam się i od razu siadam do nagrywania tego haulu, bo chcę też to wszystko rozpakować i rozpakuję to razem z Wami w tym haulu, także kto się cieszy na haul, to daje łapkę w górę. No, ale nie przedłużając, już zaczynamy, bo tego jest naprawdę dużo, nie macie pojęcia, ile tego jest. Ale tak, zacznę może od czegoś takiego, co kupiłam zupełnie przez przypadek i nawet nie planowałam tego kupować. Bo jak przyjechaliśmy, musieliśmy kupić bilety na tramwaj i potrzebowaliśmy monet, a mieliśmy same papierki. No to weszliśmy do jakiegoś tam randomowego sklepu na dworcu, żeby rozmienić pieniądze, żeby po prostu kupić coś małego i mieć na bilecik. No, także... Wybaczcie, trochę tę chrypę mam. Kupiłam taki oto magnes pamiątkowy z Görlitz. Cztery takie zdjęcia razem na magnesiku. Moja mama takie magnesy zbiera, także to jest super pamiątka dla niej. I myślę, że bardzo się ucieszy. Jeszcze nic nie pokazywałam rodzicom, że przywiozłam coś takiego, także myślę, że będzie spoko. Kosztowało to około 2 euro, także spoko cena. I teraz już przejdę do zakupów z Marktkauf. I tak, biorę najpierw ten plecak. Ciężki, jak nie wiem. Pozwólcie, że położę sobie go tutaj obok i będę Wam po kolei pokazywać, co tu jest. A jest tego dużo. Zacznę od tego, co jako pierwsze mi się tu rzuca w oczy, co już widzieliście na vlogu. Jest to wielkie, wielkie Kinder Jajo. Słuchajcie, zobaczcie, jakie ono jest wielkie. Normalnie ja i tak Wam pokazywałam, porównując właśnie z Maxi, ale no rewelacja po prostu. Na pewno w środku jest też wielka zabawka. I tyle Kinder czekolady, no po prostu idealnie coś dla mnie. Ja w ogóle nie mogę uwierzyć, że ja je przywiozłam w całości. Po takich przygodach, jakie ja miałam w podróży, to naprawdę, no... Dziwię się. A nie, wyniesione jest, o nie! Dobra, nieważne, to i tak jest dobry rezultat, słuchajcie. Kosztowało ono 8 euro, także było mega drogie, ale nie żałuję. Jestem bardzo zadowolona z tego zakupu. Teraz tak. Teraz mam tutaj pod ręką taki coś jak mus do jedzenia, taki w plastikowych kubeczkach. Nigdy czegoś takiego nie jadłam, jestem właśnie bardzo ciekawa, jak to będzie smakować. Jest to o smaku jabłek. Tu mogę Wam pokazać z bliska opakowanie. Takie jabłkowe, coś chyba to jest z Edeki, z tego co wiem. No i to w takich pudełeczkach jest plastikowych, nie? Także myślę, że może większość z tych rzeczy będę czekała ze spróbowaniem do Vlogmas i na Vlogmasach będę po prostu testować co jakiś czas jakieś właśnie jedzenie z Niemiec. I słuchajcie, nie pamiętam już dokładnie cen. Mam to wszystko na Paragonie, ale Paragon gdzieś mam schowany głęboko, już nie chcę się go szukać. Także będę Wam mówiła mniej więcej cenę, jak pamiętam. To coś kosztowało chyba 2,60 euro, coś takiego. Teraz tak, coś, co chyba źle przetrwało podróż. A mianowicie to, co już pokazywałam też na filmie, takie ciasteczka, poduszeczki z Oreo. Euro 70 chyba to kosztowało, coś takiego. I no zostało z tego niewiele tam już, bo czuję, że to jest bardzo pokruszone, bo się zgniotło mi niestety w plecaku. Ale no cóż, myślę, że smakować będzie tak samo, także będzie fajnie i jestem ciekawa, jak to będzie smakować, naprawdę. Teraz tak, płatki śniadaniowe, takie z flamingiem, jakieś zwykłe, klasyczne, takie zbożowe. Bardzo jestem ciekawa, bo ja zazwyczaj płatków śniadaniowych nie jadam, bo mało które mi smakują, a z tej firmy u nas no, nie idzie takich dostać, także jestem bardzo ciekawa, jak to będzie z nimi. Z tyłu, tak jak pokazywałam na tamtym filmie, są zakładki do wycięcia, także to też sobie na pewno fajnie wykorzystam. No, także myślę, że spoko. To kosztowało około 2 euro, 2 coś może, no mówię, nie pamiętam już tych cen. O, teraz coś dla mojej mamy. Też się troszeczkę wygniotło, ale no niestety, no tak wyszło. Taka choineczka z cukierkami Ferrero Rocher. O, coś takiego. Nie wiem, ile tam tego w środku jest, podejrzewam, że niewiele, ale opakowanie jest bardzo ładne. I kosztowało to euro i trochę, nie? Także myślę, że spoko cena. Tu w tym plecaku są jeszcze alkohole, ale alkohole ja zostawię może na koniec, bo to tam to jest bardziej część dla widzów dorosłych. Także myślę, że to będzie na koniec. Teraz pokażę Wam coś, co już piłam. Jest już otwarte. Taki sok z marakują.
coś takiego, bo kosztował około euro, może coś poniżej nawet, nie wiem. Soki tam były naprawdę tanie, także, także fajnie i ten bardzo polecam właśnie z tej firmy. To wam pokażę z bliska jeszcze raz, żebyście mogli zobaczyć opakowanie, jak tam będziecie kiedyś, żebyście wiedzieli, jak je kupować. No te na pewno bardzo, bardzo polecam, bo są mega dobre. I dobra, i teraz uwaga, bo to jest hit tego filmu. Walizka. Oh. Ona jest, nawet nie wiecie, jak ona jest ciężka. Ja po prostu, jak ja miałam o godzinie 3 nad ranem wniesiem tutaj na górę, już taka zmęczona, to wyglądało to naprawdę epicko. Ja co pół piętro robiłam sobie przerwę i moje wchodzenie po schodach trwało 10 razy dłużej niż zwykle. No ale cóż. Okej. Okay. Bo tu jest troszeczkę wymieszane, bo tu są jeszcze też kosmetyki z DM-u, ale kosmetyki też zostawię na później. Myślę, że na sam koniec, nawet jeszcze po tych alkoholach. Dobra, bo czas płynie. To, co jest już otwarte, też się o dziwo nie pokruszyło. To są chipsy misie keczupowe. Podbary, coś takiego. Euro 29 chyba kosztowały. I powiem wam, że no właśnie jak nas na dworcu czekaliśmy na pociąg, to nas tak głód wziął, że otworzyliśmy sobie te chipsy. I są naprawdę pyszne, smakują zupełnie inaczej niż jakiekolwiek chipsy, jakie ja w życiu jadłam. I aż żałuję, że ja tego więcej nie kupiłam. No cóż, jak następnym razem będę, to na pewno kupię więcej. W każdym razie bardzo, bardzo wam te chipsy polecam. Teraz tak, fajny gadżet świąteczny. To taka laska a la Candy Cane, niebieska z Oreo. Tam w środku są właśnie dwie paczki Oreo, z tego co czytałam. Dwie paczki po 50 gramów. Jestem ciekawa, jak to w środku wygląda, ale myślę, że nie będę tego otwierać aż do świąt, bo to jest takie bardziej właśnie już dekoracja świąteczna, więc nawet jak się już zje w środku to można jeszcze tę laseczkę sobie wykorzystać i gdzieś tak na przykład na pokoju postawić, aż to jest niebieskie, to już w ogóle będzie tutaj fajnie mi pasować do ścian, no nie? I to kosztowało 3 euro z kawałkiem, no coś takiego, także myślę, że też bardzo fajna cena. Teraz tak, mam tu popcorn. Popcorn o smaku toffee, taki już gotowy, zrobiony w takim pudełeczku plastikowym. Myślę, że fajna sprawa. Nigdy nie jadłam ani karmelowego popcornu, ani właśnie toffee. Toffee zresztą chyba u nas nawet dostać nie można, tutaj karmelowy się w kinach gdzieś tam dostanie. Tak, popcorn o smaku toffee jeszcze nigdy nie jadłam, a jestem właśnie bardzo ciekawa, jak to będzie smakowało. No i zobaczymy, kosztowało to niecałe euro, także no rewelacja. Z jedzenia mam tu jeszcze chipsy jedne, te, które też wam tam pokazywałam na filmie, takie te czerwone, kettle chips o smaku sweet chili i sour cream, czyli to będą pewnie raczej dosyć ostre, ale ja lubię ostre rzeczy, także to jest dla mnie w sam raz. No i to też jakoś koło euro kosztowało, mówię, no już nie pamiętam tych cen, także no. Jeśli bardzo chcecie wiedzieć koniecznie cenę czegoś, no to mi po prostu napiszcie w komentarzu, to ja poszukam na Paragonie i dla was tam odpiszę, nie? Dobra, teraz druga część znacznie cięższa. Pierwsze, co mi się tu rzuciło w rękę, to jest ketchup, curry, coś taki a la bardziej ostry. Nie wiem, czy z tej firmy można dostać u nas w Polsce, chyba nie, z tego co wiem. Jestem bardzo ciekawa, właśnie chętnie sobie wypróbuję, to jest firma Hela. 300 ml, takie mniejsze opakowanie wzięłam. Fakt, że większe się bardziej opłacało, ale ja sosów rzadko używam raczej i takie wielkie opakowanie to by mi chyba cały rok stało, więc stwierdziłam, że to nie ma sensu i zdecydowanie lepiej wziąć takie mniejsze, bo szybciej je zużyję, nie? A też nie wiem, czy to będzie mi smakowało, także ja zawsze, jeśli czegoś nie znam, wolę wziąć mniejsze opakowanie, no i ewentualnie następnym razem kupić po prostu większe. Ten sos chyba kosztował około 2 euro z kawałkiem, no nie pamiętam już. Dobra, słodycze, to co już też pokazywałam wam w filmie, takie te batoniki z jogurtem, tam jest w środku właśnie taki jakiś jogurcik truskawkowy, bardzo dobre to jest, no mówię, to mi się kojarzy ze smakiem z dzieciństwa, takie rzeczy sprzedawali u nas w sklepiku szkolnym i tego jest naprawdę dużo w tym, także 24 sztuki chyba, tak pisze tu na opakowaniu nawet, no. I to chyba 2,70 euro kosztowało jakoś, także też bardzo fajna cena, nawet się chwilę nie zastanawiałam. Teraz szklane, mam tu słoiczek, coś jakaś taka konfitura z marakują. W środku, słuchajcie, może tutaj tego tak nie będzie widać, ale w środku są kawałeczki marakui.
Naprawdę. No, po prostu... O, może tutaj będzie widać od spodu. O, widzicie, pokażę wam. Już nie mogę się doczekać, aż to spróbuję, naprawdę. Ja uwielbiam marakuję, uwielbiam w ogóle połączenie też smaków mango marakuja. Jak mam takie coś, to nie przejdę koło tego obojętnie. Także to już w ogóle mistrzostwo świata. Ja powiedziałam, że bez tego nie wyjdę. I to też koło 2 euro kosztowało. Dobra, teraz coś, co też wam pokazywałam na filmie i to jest o dziwo całe. Serduszko takie Kindera na choinkę do powieszenia. Takie małe, fajne. Na choince może wisieć. Będzie kusić, ale nie zjem. Postaram się przynajmniej. No to jest takie właśnie dziurka na sznureczek. I to coś koło euro kosztowało. Herbatka. Herbatka truskawkowo-wiśniowa z Tekane. Nie widziałam takiej u nas raczej. Może się mylę, ale ja właśnie patrzyłam na herbaty, których u nas nie widziałam. I tej myślę, że nie ma. A połączenie wiśni i truskawki może być naprawdę super. Także na pewno na vlogmasach zrobię test tej herbatki. I ona kosztowała coś koło 2-3 euro. Teraz coś, czego w ogóle u nas w Polsce nie ma. Zresztą ja w zasadzie staram się kupować rzeczy, których u nas tak naprawdę nie ma. No bo po co mam jechać tam i kupować coś, co jest u nas. Ale to mnie po prostu zaszokowało, słuchajcie. To jest coś jak takie spaghetti już z makaronem w środku. Bo tam jest makaron, słuchajcie. To co ty krzeleści, to jest tam makaron już gotowy, tak jak te świderki. I to jest już gotowe, wystarczy wrzucić to do gorącej wody, zagotować i jest gotowy posiłek do zjedzenia. No u nas czegoś takiego nie ma, nie? Że mamy makaron, od razu takie gotowe danie na talerz, nie? Także no rewelacja, ja nawet się chwilę nie zastanawiałam, mówię, że próbuję sobie coś takiego. Teraz nawet powiem wam, że były różne takie dania i żałuję, że nie wzięłam jeszcze innych, bo to jest fajna sprawa, z Knora, nie? Także... No rewelacja, następnym razem na pewno skuszę się na więcej tego typu jedzenia, bo to jest naprawdę fajna sprawa, żeby coś na szybko przygotować. I to kosztowało euro 80, jakoś coś takiego. O, teraz też coś fajnego, to z kolei jest z firmy Maggi. Ja Maggi kojarzę tylko z przypraw, a to słuchajcie jest taki gotowy sos do spaghetti carbonara. Bardzo lubię takie danie osobiście, więc chętnie sobie spróbuję. I powiem wam, że właśnie z firmy Maggi u nas nie ma takich rzeczy. Są u nas Knora, Amino, takie rzeczy, ale Maggi nie ma. Także jestem bardzo ciekawa tego właśnie, jak to będzie. I zobaczymy. To kosztowało też coś koło euro. I druga rzecz to jest sos. Coś taki pomidorowo-serowy. Ja takie połączenia bardzo lubię, a takiego sosu też u nas nie widziałam. To jest właśnie też z Knora między innymi. No, także naprawdę bardzo mi się to podoba i też na pewno sobie do jakiegoś makaronu zrobię i powiem wam, czy było dobre. To też wszystko coś koło euro, może powyżej euro kosztowało. Teraz tak coś, co troszeczkę się wygniotło w tej walizce. Jest to, słuchajcie, kawa cappuccino, coś w tym stylu, ale to, słuchajcie, jest z milką. To jest coś jak tak jakby, nie wiem, taki napój kawowy właśnie o smaku czekolady Milka. Bardzo jestem tego ciekawa, naprawdę. To można normalnie sobie w kubek wsypać, zalać, ale to też z tego co wiem można dosypywać do kapsułek i jako kapsułki też można pić, nie? Także to jest takie uniwersalne, naprawdę spoko. To coś koło 3 euro kosztowało, ale naprawdę bardzo, bardzo fajne. Jestem niesamowicie ciekawa, jak to smakuje. Teraz monstery. Jeśli chodzi o monstery, kupiłam dwa, których u nas na pewno nie ma. Ja rzadko piję takie rzeczy, ale jak już, no to naprawdę właśnie jeśli już, to tylko monstery. I kupiłam dwa, fioletowy i pomarańczowy. Tych smaków u nas na pewno nie ma. U nas są czerwone, żółte, są jeszcze jakieś takie tam zielone, czarne, zwykłe, ale pomarańczowego i fioletowego na pewno nie ma. Także jestem niesamowicie ciekawa, jak będą smakować. I powiem wam, że jeśli chodzi o ceny... Bateria mi miga, muszę baterię zmienić. Dobra, słuchajcie, bateria wymieniona. Tak jak mówiłam o monsterach, jeśli chodzi o cenę, byłam tak dosyć mocno zaskoczona, bo u nas monstery są po około 4 zł, a tam puszka kosztowała euro 65, czyli tak przekładając na nasze złote, no to wychodzi dosyć drogo,
ale patrząc na to, że mają duży wybór smaków, to jednak mimo to myślę, że jednak warto je kupować. Dobra, kolejna rzecz jest to taka pianka do smarowania chleba. Tutaj jest nawet pokazane właśnie na opakowaniu, jak to można zrobić. Nie wiem, czy będzie widać, bo może być trochę prześwietlone. O. U nas w Polsce wiem, że widziałam, można coś takiego dostać, ale było to niesamowicie drogie. A z tego, co pamiętam, to ja za to zapłaciłam około, no niecałe 2 euro. Także przekładając na nasze, no to załóżmy, że to jest, dajmy na to 8 zł. A ja takie coś widziałam u nas po 12-13, także to jest, myślę, spoko cena. I bardzo jestem ciekawa, jak to będzie smakować. O, teraz kolejna rzecz dużo, dużo tańsza od naszych w Polsce. Są to takie hipopotamki. Takie ciasteczka, takie właśnie tutaj z czekoladą, z kremem i taką posypką tam na dole. Bardzo jestem ciekawa, jak to smakuje. Coś mi się kojarzy, że ja chyba kiedyś to jadłam w dzieciństwie, ale nie pamiętam dokładnie. I właśnie zaskoczyła mnie cena tego. Ja za to zapłaciłam euro 65, a w Polsce właśnie krótko przed wyjazdem widziałam to w Auchan za 13 zł. Także to jest naprawdę duża, duża różnica w cenie. Więc polecam. A ja lubię wszystko, co kinderowe. Teraz tak, żelki. Żelki sobie wzięłam jedne z Haribo o smaku wiśniowym. Wiecie, co jest jeszcze najlepsze? Że te żelki w ogóle wyglądają jak wisienki. Mają właśnie takie czerwone kuleczki i do tego takie zielone listki. Także jestem bardzo ciekawa tych żelków. Ślicznie one wyglądają, naprawdę. Także bardzo fajne. I żelki były po 95 eurocentów za paczkę. Co to jest za cena, nie? Teraz coś, co obawiam się, że może być mocno zgniecione, bo chyba źle to po prostu trochę spakowałam, ale no już nieważne. Jest to Milka Tender. Tego u nas w ogóle nie widziałam. Są to jakieś takie ciasteczka z biszkoptem w środku. Bardzo fajnie to wygląda. Jestem mega ciekawa, jak to będzie smakowało. I to kosztowało 2,50 euro około. Teraz po prostu hit. Jest to dżem o smaku mango marakuja. Jest i marakuja, jest i mango, czyli moje ulubione połączenie smakowe. Kosztowało to około 2 euro, może coś poniżej 2 euro. Tu akurat nie widzę kawałeczków owoców, ale mimo to ja wiem, że to będzie po prostu coś przepysznego i już nie mogę się doczekać, aż to spróbuję. Teraz coś, co przywiozłam dla mojej mamy. Jest to taka czekoladka Merci. Taka właśnie z tym niebieskim, to chyba są mleczne z tego, co wiem. U nas chyba takich nie ma, u nas są po prostu te zwykłe bombonierki z Merci, a tam właśnie były te w różnych smakach, było zielone jeszcze, było białe, jeszcze jakieś tam parę innych, ale ja wybrałam to niebieskie, bo moja mama właśnie zawsze to niebieskie lubi, także myślę, że będzie z tego zadowolona i kosztowało to aż 1 euro. Teraz wspomnienie z dzieciństwa. Czuję, że to troszeczkę jest poobijane. No ale cóż, no jak się jeździ pociągiem, no to niestety nie ma się wpływu na to. Tu widzę, że mi się otwarło. No cóż, są to ciepłe lody. U nas za bardzo tego raczej dostać nie można, a jak można, trzeba się naszukać. To chyba jest w ogóle z Edeki, tak a propos. No i jest to dosyć duże opakowanie, także myślę, że fajnie. Nie mam pojęcia, ile to kosztowało. Z 2-3 euro pewnie. Więcej nie, bo ja nie mam wyższych cen na Paragonie, także no cóż. No i teraz zostały już same napoje. I tak, dwa napoje kupiłam dla mojej mamy o smaku czarnej porzeczki. Jeden taki z Albi i ten z Albi był po 1 euro. Taki. No i ten właśnie z tej samej firmy, z której ja sobie wzięłam marakujowy, nie? On też był po około euro. Nie? Także te soczki wychodzą bardzo korzystnie, jeśli chodzi o ceny. No i ja dla siebie wzięłam jeszcze sok, który właśnie troszeczkę mi się tu zgniótł. Także darujcie wgięte opakowanie, ono takie nie było, tylko po prostu zgniotło mi się w walizce. Mango, marakuja, pomarańcza. No, ja byłam w szoku po prostu, byłam pod wrażeniem, ile oni tam mają właśnie z tym mango, marakuja, tych połączeń. No naprawdę, oni chyba wiedzieli, że ja to lubię i specjalnie dla mnie to stworzyli. Także no, po prostu rewelacja. I ten też był po euro. Okej, teraz przejdę już do tych alkoholi. Uwielbiam ten dźwięk obijania się flaszek, no. I tak, zacznę od piwa. Uwaga, piwo marakujowe, które kosztowało jakieś euro z kawałkiem, coś takiego.
O, tu wam na zbliżeniu pokażę etykietkę. Coś takiego. Fajny kolorek ma w ogóle, muszę wam przyznać. Jestem bardzo ciekawa, jak ono będzie smakować. Tego na pewno u nas nie ma, bo to chyba jest produkowane w Niemczech. Także myślę, że bardzo fajne. I jeśli chodzi o resztę alkoholi, to kupiłam już z myślą o Sylwestrze bardziej. I tak, przede wszystkim szampan. Szampan z flamingami. Coś niesamowitego po prostu. Opakowania tych niektórych alkoholi nie mają tak mega, tak przykuwają spojrzenia, że no coś niesamowitego, zobaczcie sobie. I jest taki czerwony, nie? Także no fajnie. Na pewno na Sylwestra będziemy sobie to pić. I to kosztowało około 2 euro, coś takiego. Wino takie o smaku litchi, tego jestem po prostu mega ciekawa, bo to kosztowało około euro z kawałkiem, no naprawdę. Może nieco powyżej euro, ale naprawdę jestem mega tego ciekawa, bo ja bardzo lubię też litchi właśnie. I no zobaczymy, też myślę, że na Sylwestra się to weźmie. I będziemy różne rzeczy komponować z tego, bo to może być naprawdę dobre. I ostatnia butelka to jest wino z marakują oczywiście. Zobaczcie, no niesamowite to jest. Tyle mają smaków alkoholi, w ogóle można w tym wybierać, przebierać. Jeżeli ja po prostu uwielbiam marakuję, no to musiałam wziąć. I to kosztowało jakoś nieco ponad euro. Także zobaczcie, jakie ceny tych alkoholi. Okej, czyli plecak pusty. No i jeszcze zostały kosmetyki. Kosmetyków dużo nie ma. No. Także pierwsze co wzięłam, to są chusteczki. Oczywiście powyginane, niemiłosiernie. Ale no już dobra, przeżyje się to. Jest Kleenex, takie z bałwankiem, fajne. Taki świąteczny wzór, myślę, że już właśnie jak Vlogmas się zacznie, to sobie postawię gdzieś na pokoju. W takim właśnie kartoniku kwadratowym. Bardzo fajnie wyglądają. Kosztowały coś około euro 50, coś takiego. Następnie mam tu taki spray do ciała o zapachu arbuza. Coś takiego z Balei, nie? Te wszystkie kosmetyki, które będę teraz pokazywać, to już jest Balea. No bo innych marek tak za bardzo, no nie chciałam jakichś tam Nivea i innych rzeczy typu brać, bo przecież to u nas jest do dostania, także zaraz zobaczę. Ale to kozacko pachnie. No to naprawdę polecam wam, już jestem zadowolona z tego. Serio. Powiem wam, że zapach naprawdę bije na głowę i to około euro 50 kosztowało. Teraz znowu coś z marakują, ale tym razem pianka do golenia. Słuchajcie, nie wiem czy tu będzie można sprawdzić zapach. Nie. A nie chcę teraz wyciągać tej pianki tutaj, w sensie jej wyciskać, no bo w tej chwili nie jest potrzebne. Ale jestem niesamowicie ciekawa, zobaczcie sobie opakowanie, jak wygląda. Też około euro 50 kosztowało, tam takie ceny są euro 30, euro 40, 50. No nie, także fajnie, fajne też opakowania w ogóle mają tych kosmetyków. Coś, co w sumie kupiłam bardziej dla opakowania, a jest to balsam do ciała. Coś takiego. Około euro 40 to kosztowało. Zaraz zobaczymy jak zapach. No ale zapach też naprawdę jest ładny. Oj, przepiękny jest. I to jest jakaś limitowana edycja, także myślę, że fajnie, że to kupiłam. Teraz tak, Balea, jakiś płyn. No, nie mogę się wysłowić. Żel pod prysznic, ale zobaczcie, to jest taki różowy i on jest z brokatem. Euro 50 kosztował około. Bardzo fajnie. Nie sprawdzałam zapachu. Zobaczymy teraz, jak to wygląda. Oje, ale ślicznie pachnie. Naprawdę. Powiem wam, że rewelacja. Jestem tylko ciekawa, jak ja się tym umyję, czy będę cała w brokacie. To może być naprawdę niezłe. Teraz tak, co my tu jeszcze mamy? Żel do rąk, do mycia rąk, do nawilżania rąk, coś takiego. W takim naprawdę super fajnym opakowaniu, które można sobie gdzieś, nie wiem, zawiesić, przyczepić do czegoś. Bardzo ładne. I to ma morski zapach. No, bardzo ładny. Przyda mi się to do pracy, bo w pracy często mi się ręce brudzą, wysychają mi. Także w wolnej chwili będę mogła sobie po prostu przemyć tym rączki, nie będę musiała nigdzie wychodzić. To naprawdę super pomysł. I to kosztowało coś poniżej euro. Na pewno. To było takie malutkie, także fajnie.
I ostatnia rzecz jest to maska do twarzy lisek. Oczywiście taka właśnie w liska, także jak ja to założę, to będę jak lisek wyglądać. Na pewno zrobię test tego na vlogmasie którymś, także to na pewno zobaczycie w przyszłym miesiącu. I to kosztowało około euro. I to też jest, słuchajcie, limitowana edycja. Także nawet nie zauważyłam tego wcześniej. Dopiero teraz, jak tak patrzę, zauważyłam napis limitowana edycja. Fajne, nie? Także w końcu dotarłam do końca. Pewnie to już trwa i trwa. I podziwiam wszystkich, którzy dotrwali do końca tego holu. No, także dziękuję Wam bardzo za oglądanie. I pamiętajcie, że w grudniu startuje Vlogmas. Vlogmas, czyli codzienne vlogi aż do świąt od 1 do 24 grudnia. No i pamiętajcie właśnie o subskrypcji, żeby być na bieżąco z tym wszystkim, co będę dodawać, bo niedługo będzie, jak widać, naprawdę dużo filmów. Pamiętajcie o Instagramie, bo na Instagramie robię zawsze Instastory, jeżeli gdzieś jestem w ciekawych miejscach, na Facebooku, bo publikuję tam właśnie wpisy z nowym filmikiem. I do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!